Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Maręczą z tej strony, kłaniam się. Zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejny szachowy spektakl w postaci pięknej, dojrzałej i pouczającej partii z roku 1992, która miała miejsce w Czechach i została rozegrana pomiędzy takimi zawodniczkami jak Wiktoria Baranowa oraz Weronika Doleżalowa. Siadajcie wygodnie, tyle słowem wstępu, kawka, herbatka w dłoni, przygotujcie się na szachowe grzmoty w wydaniu żeńskim. Wszystko rozpoczyna się, moi drodzy, od Baranowej. Baranowa otwiera się ruchem, moi drodzy, L4, na co mamy G6. Nie L4, źle słyszeliście. Ona była tego dnia na turnieju, moi drodzy. Czarne oddają centrum, żeby to centrum później skontratakować. Goniec G7, D6 i E5. To są typowe idee, bądź też D6, C5. Warto mieć to na uwadze. Czyli będzie tutaj, moi drodzy, coś w stylu obrony Pirsa. Może po prostu Pirk Defense. D6, przed postawieniem skoczka na F6 warto zagrać D6, prostolinijny rozwój po obu stronach. Tutaj akurat czarne grają przez C6, elastyczne posunięcie, wprowadza to hetmana do gry, a co za tym idzie, szykuje ruch D5, tym samym trzyma D5 za ucho. Tak samo można też pomyśleć o jakimś rozepchaniu się na hetmańskim, trampolina dla pionka z B, B5, B4, to warto mieć na uwadze. Goniec E2, skoczek F6 i tutaj H3 przed roszadą. Jeżeli byście zroszowali, goniec lubi przyjść na G4. Po kopniaku wtedy goniec często nie wraca, tylko bije na F3. Co ta wymiana mogłaby dać dla czarnych? No, wyłączyły, moi drodzy, protektora centralnych pól, co najważniejsze pola E5. Więc H3 prewencyjnie działa też przy rozwinięciu gońca na E3, który stoi, myślę, że tutaj optymalnie, stoi po prostu świetnie i nie ma tego napadu typowego skoczek G4, idzie po gońca. Krótkie roszady po obu stronach mają miejsce, czyli H3 załatwia te wszystkie problemy. Hetman C7. Można też było hetman B6. Postawić go tutaj, żeby przypinał gońca do pionka. Goniec E3. I plan białych jest taki, hetman D2 i chcą wymienić gońce, czyli po prostu osłabić czarne pola przy królu i atakować dalej. Czarny z kolei chce przygotować ruch albo E5, albo D5. Być może rozepcha się też na tym skrzydle. Warto też pomyśleć o skończeniu rozwoju, czyli wprowadzeniu dwóch pozostałych lekkich figur i połączeniu, wiesz, kurde, balans. Idzie D5. Zaproszenie troszeczkę do tańca, żeby poszło E5. E5 jest ruchem spoko, z tym, że no to zostawia tego pionka łatwego do ataku. Mam na myśli fakt, że będzie można zagrać C5, bądź też w ogóle zagrać E6 i wtedy C5 lub F6. Tą strukturę atakujemy właśnie w ten sposób. To jest spekulacja, bo E5 nie poszło, ale jakby poszło, to być może czarne się chciały ustawić właśnie w tym sznycie, wystartować B5 w jakichś tam wymianach, być może A3, żeby zadziałać prewencyjnie A5. No i wiadomo, na hetmańskim próbują udowodnić, że są lepsze czarne. Prawdopodobnie tak by było. Tu natomiast bicie. Mamy zbicia, skoczki się wymieniły, bicie pionkiem, hetman D2. Plan jest prosty, znamy go, skoczek idzie na D7 i wszyscy myślą, że idzie na F6. Być może tutaj przytrzymać, bądź też dostać się nawet na pole E4. Tu po takim solidnym ruchu C3. Skoczek będzie szedł na F8. Wieża odchodzi z dwóch powodów. Jeden jest taki, że jeżeli pójdzie teraz goniec H6, co w partii zostało zagrane, to goniec na mijankę. Zostawiamy gońca w grze, trzymamy pole G7 za ucho, tym samym skoczek zechce wyjść tutaj na F8. Okej. Okay. Goniec D3, poprawienie gońca na tutaj aktywniejszą diagonalę. Troszeczkę harmonijnie to wygląda. Troszeczkę, zaraz jeszcze skoczek E5, być może przy wsparciu wieży i będą białe stały nieźle, przyjemnie, wyżej w sensie. Po skoczek F8 właśnie idzie wieża, tylko że nie z F, tylko z A. Ta się być może przyda do wspierania pionka. To jest możliwe. Skoczek na E6. To jest, moi drodzy, jedno tak naprawdę drugie, trzecie tempo i to nie jest koniec wędrówki tego skoczka. Skok idzie, moi drodzy, na E5. Bum! Stoją wysoko białe, bardzo fajnie. No i tutaj już mogą być jakieś strzały na F7. Czarne zdecydowały się tak naprawdę oddać czarnopolaka, osłabić dosyć znacząco czarne pola w obozie swoim, natomiast no tego skoczka, przepraszam, nie chciały też tolerować, bo był niebezpieczny. Po biciu na E5 skoczek na G7. Co to jest za manewr? Bum, 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 bum. What the fuck? Dużo ruchów skoczkiem. Chociaż pozycja nie jest na tyle dynamiczna, że można ukarać te, nazwijmy to, straty tempa. To jest gambitowe, przepraszam, gambitowe zagranie. Chodzi o to, żeby po prostu oddać pionka, co w partii poszło, i rozwinąć się z tempem. Łącząc wieżę, atakując wieżę i odbijając na A2. Ja nie wierzę. Wieża wraca, strzał na A2, wieża Efe. No, wygląda to dosyć logicznie z tą parą gońców tutaj i tymi słabościami na po czarnych polach, u czarnych. No, biały będzie tu lepszy. Na ile? Możecie teraz obstawiać. Chwilka dla was. Ja zobaczę tutaj na ocenie.
jest plus 1,4 przynajmniej u mnie. Chodzi chyba o potencjał, o przestrzeń. Parę gońców słabości. No dobrze, poszło E6. Żeby tutaj już, moi drodzy, nie było żadnych problemów z tym pionkiem na w dalszej fazie gry. No i teraz przydałby się jakiś plan. Chcemy atakować zapewne króla po czarnych polach. Są dziury, jak to wykorzystać? Mamy czarnopolaka, ona nie ma. Więc być może hetmanem byśmy chcieli przyjść na G5, zagrać hetmanem wszędzie i dać mata. Z tym, że no, można by było próbować skoczkiem to pole przytrzymać, tylko wtedy wieża może po prostu oddać życie i obrońca G7 się wyłączy. Więc być może hetman po prostu na odparowanie na E7 i mniej więcej taką końcówkę bez hetmanów można by było grać. Tak, coś takiego. Myślę, że w tym momencie goniec B3, wieża tutaj, goniec musiałby wrócić, C4. Wygląda to spoko, jeśli chodzi o przestrzeń, atak tutaj na hetmańskim. Wygląda to zacnie. Miejmy na uwadze fakt, że ta wieża też podwisa. Dobrze. Hetman jednak na G5 ani na F4 nie poszedł, co rzekomo było mega. Tylko plan jest taki. Goniec G5, goniec F6, hetman H6 i strzał. Goniec G5. Ciekawy, standardowy właściwie plan. Goniec wraca, moi drodzy, na D5. Goniec F6. No i prosty ruch. Wieża F8. Skoczek pójdzie na, moi drodzy, E8. Będzie nietykalny, nie będzie go można wybić i będzie chronił pola G7 dożywotnio. Hetman H6 anyway. Skoczek E8. Proszę bardzo. Kawka, herbatka w dłoń. Co w tym momencie padło w partii? Wisi goniec, podpowiadam tym samym. No, nie ma lekko. Prawdopodobnie byśmy tym gońcem myśleli może odejść. Może kurde balans na H4, poczekać jeszcze. Później goniec G3, gdzieś ustawić go na hetmana. No właśnie. Moi drodzy, tu jest po partii. W tym momencie właśnie jest ruch, który tę partię kończy. W sumie sekwencja ruchów. Przecież to nie jest mat na G7. No nie jest. Ale to jest inny mat. Kto widzi mata w trzy ruchy, moi drodzy? Bo takowy tutaj się pojawia. Nie widać tego gołym okiem. Co? Kurde, balans. To zakłada poświęcenie hetmana. To trzeba przyjąć, więc jest forsowne. Król bije H7. No i teraz już chyba widzicie. Chodzi o to, że goniec robi świetną robotę. Więc on tak naprawdę niby atakuje tą strukturę pasywnie, ale on często właśnie fajnie tutaj oddziałowuje później w ataku, podwiązując piony, chociażby wieża H5. Wchodzi ten motyw tylko i wyłącznie ze względu na związanie. Oddaliśmy hetmana, król przyjął, bo musiał, wieża H5, bić wieży nie można. Król daje się, moi drodzy, na G8 i typowa skrzyneczka. Mat opery, moi drodzy. Bing! Wieża H8, szach i mat. No, miło się ogląda takie maty. No, powiedzcie szczerze, robi to wrażenie. Ja nie znalazłbym w partii. Przyznam się bez bicia, wiem, że tutaj fachowców od taktyki jest sporo. Natomiast przyznam szczerze, że tutaj prawdopodobnie odszedłbym gońcem. Prawdopodobnie odszedłbym gońcem i to tyle w temacie by było. Nie widziałbym tego, że bang, bang. Prawdopodobnie nie dostrzegłbym w liczeniu wariantu, że ta wieża może przyjść na H5 ze względu na związanego piona. Ależ motyw! Okazuje się, że z błędem, bo możecie teraz zapytać, no dobra, ale no, grałem logicznie czarny, to gdzie zrobił błąd? No czarny zrobił błąd w tym momencie. Wieża F8 z planem skoczek E8 to jest zły plan, bo wchodzi właśnie ten matador. Najlepsze było rzekomo, moi drodzy, hetman D6. Hetman D6 i plan typu hetman, moi drodzy, tutaj na H8 nie działa ze względu na hetmana F8, czyli plan nie bronienia punktu G7 skoczkiem, tylko bronienia tego punktu hetmanem. Już teraz te motywy nie działają z oddaniem hetmana. Dlaczego? No bo skoczek po prostu wybija, który jest, moi drodzy, na G7. Niuanse, nie? Niuanse. No, podręcznikowa lekcja ataku na króla w tak zwanym domku, czyli formacja fianchetto królewskie. No dobra, dziękuję za uwagę. Chciałem powiedzieć, siadajcie wygodnie. Nie, już możecie wstać do roboty, do szkoły z powrotem, a nie tam w przerwie Mariano oglądać. Dobra, fajnie się nagrywa teraz te filmy. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.